W Szczecinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym żołnierz z 12. Brygady Zmechanizowanej stracił życie w wyniku postrzału. Informacje na ten temat przekazała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, podkreślając, że incydent miał charakter nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego przez osobę trzecią. Sprawcą mógł być myśliwy, choć cała sprawa jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, potwierdzając informacje o śmierci żołnierza, wstrzymał się jednak od udzielania szczegółowych informacji na temat śledztwa. Prokurator Piotr Wieczorkiewicz powiedział, że aktualnie zbierane są materiały dotyczące sprawy. Zdarzenie miało miejsce 15 listopada około godziny 20:45 na pasie ćwiczeń taktycznych Krzekowo. Wojsko informuje, że prokuratura rejonowa w Szczecinie prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności tragicznego incydentu. Żołnierz, który został postrzelony w szyję mimo interwencji pogotowia ratunkowego, niestety nie przeżył. Cała sprawa budzi duże zaniepokojenie i jest przedmiotem bieżącego śledztwa, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia.